Szanowni moi mili, niesłabnącą cieszący się popularnością podcast Cały Powiat Wielu Odcinek kolejny. Witam najserdeczniej. Po to by dzisiaj sobie trochę pogadać, trochę pozrzędzić, trochę się pocieszyć, jak to zwykle bywa po ostatnim weekendzie ligowym. I przechodząc tak od razu do rzeczy, no chyba zacznę od tego co Najbardziej smutne, czyli kolejny odcinek pod tytułem Bolączki pogoni siedlce w drodze o awans I o ile w tamtym odcinku jeszcze trochę po tej porażce Chciało mi się pogadać z GKS-em Jastrzębie O ile już po tej, po tym przeżnięciu z Chojniczanką Chojnice w zasadzie nie wiem co powiedzieć I nie wiem jak to w skrócie można opisać Tak jak się spodziewałem było trochę trudniej Trochę więcej, wymagał wysiłku sam mecz i to jak się układał, bo pod koniec pierwszej połowy dwa ciosy zadała Chojniczanka i kiedy wydawało się, że zaraz na początku drugiej po strąceniu główką Czarka Demianiuka było 2-1 dla Chojniczanki i wydawało się, że ten remis no, już może być na wyciągnięcie ręki o tyle Kilkanaście sekund później Kacper Korycz strzelił na 3 do 1 i no i był ponownie problem. Mm. Niewiele brakowało, aby Czarek Demianiuk odwrócił losy tego meczu i zakończył serial pod tytułem Awans Pogoń siedlce, bo strzelił fajną bramkę z dystansu pół dystansu, taką po ziemi przy słupeczku. I kluczowy był rzut karny, minuta 90 plus. I no nie wiem jak to opisać, nie da się. Nie wiem czy w ogóle nawet nie mówiąc już o ludziach, czy jakakolwiek sztuczna inteligencja byłaby w stanie wymyślić taki scenariusz dwóch ostatnich gier pogoni siedlce, gdzie wydawać by się mogło że w sytuacji, kiedy można zdobyć 9 punktów, ten jeden jest totalnie w zasięgu, ale po dwóch meczach, no, jestem zupełnie innego zdania. I teraz myślę, że to, co się wydarzy w następnej kolejce, no, może nie tyle, że pogoń się zsunie do tych baraży, ale moim zdaniem, no, jest to wielce prawdopodobne, niestety, w tej sytuacji, bo. Bo z taką grą strata punktów z puławami, a nawet porażka no nie jest niemożliwa. Dodatkowo na niekorzyść z pogoni, wyniki w tej kolejce, bo i a kotwica, która być może tym zwycięstwem no, zaklepała sobie zwycięstwo w tej lidze w tym sezonie, a już na pewno bezpośredni awans mają. I Kalisz też wygrał swój mecz z Olimpią Grudziąc w 70. minucie. Strzelili bramkę i tutaj do tej 70. minucie, po 70. minuty po tym beznadziejnym meczu, pogoń jeszcze tak naprawdę awansowała, bo nastroje były kiepskie po tej porażce z chojniczanką. Rozmowa z kibicami była trudna, bo tam troszeczkę podszedłem bliżej, to słyszałem historię typu że co wy kurwa mecze sprzedajecie, czy co? <noise> Naprawdę akcje tego typu się działy podczas rozmowy między na linii kibice, piłkarze i nawet trener Brzozowski gdzieś tam się włączył, ale pomijając, to po tym meczu, mimo iż nastroje były gówniane, awans nie był, nie był pewny, to przy remisie Kalisza wciąż ten awans no, był możliwy. Jeszcze w tej kolejce natomiast kiedy w 70 minucie Kalisz strzelił na 1-0 i to dowiózł, to w praktyce oznaczało, iż serial dalej trwa. Serial się nie kończy i serial już będzie musiał się zakończyć. Chociaż niekoniecznie, bo jak pogoń się zsunie do baraży, co w tej sytuacji to będzie jakąś niewyobrażalną tragedią, ale wciąż brakuje tylko remisu. Wciąż brakuje tego. Do głównianego punktu jeszcze rzucę okiem, jak ta Wisła Puławy tutaj wygląda w tabeli. W praktyce może być tak, że remis da e, tak naprawdę no, zrealizować 100% planu jednej i drugiej drużynie, bo Wisła Puławy gdzieś jest w czele, na czele tego peletonu walczącego o utrzymanie. Paweł Mogielnicki gdzieś tam z tego co widziałem oszacował 18% szans Wisły Puławy na spadek, chociaż kiedyś awans Pogoni na spadek z pierwszej ligi to było jakieś 5% a Pogoń spadła wówczas po barażu z Garbarnią ale no ja liczę w następnej kolejce na remis, nie wiem czy już o tej drugiej lidze będę gadał w następnym odcinku pewnie mi się nie będzie chciało, więc tutaj wytypuję Puławy z Pogonią Siedlce remis a co do tego meczu, to naprawdę, naprawdę, no myślę, że jak to się nie uda, to będzie to wspominane latami. Ten dwumecz w zasadzie: Jastrzębie, Chojnice i no mocno skiepszczona sprawa, bo dwa mecze u siebie, dwa przerznięcia, biorąc jeszcze pod uwagę wcześniejszy domowy mecz, chyba to była Radunia i porażka 3-0 to naprawdę ten bilans bramkowy w tych meczach domowych jest to oszałamiająco słaby, bo to 10 bramek straconych i, 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 i. No i dużo roboty przed defensywą, w szczególności Pogonie, aby to, aby ta do, defensywa dojechała do Puław i jakoś ten wózek pod tytułem awans no, udało się dowieźć, bo na razie... Na razie to jest takie delikatne, jeszcze pośmiewisko, ale może być duże pośmiewisko jak, no jak coś się przechrzani w tej kolejce ostatniej. No i tak gorzko zaczęliśmy, ale może przejdźmy. No, do może nieco nie aż tak przesadnie słodkiej rzeczy, ale do okręgówki. I tutaj wydarzył się mecz Łosic. Mecz Łosic, na którym to meczu. W Sobolewie nie byłem. Piękny, choć tak odległy Sobolew um, uraczył sympatyków Ligi Okręgowej okręgówkową rąbanką 4 do, 4 do 4. Także dwie dziurawe defensywy się spotkały i dwie defensywy tak naprawdę, no chyba godne siebie niestety w tym momencie mówię niestety, bo inaczej sobie wyobrażałem Łosicę pod koniec sezonu 23-24, a inaczej też sobolew. No, w każdym razie, nie że będą to drużyny gdzieś tam rywalizujące ze sobą na tym samym poziomie w podobnych miejscach. Tabeli do ostatniej, minuty jeszcze była szansa na zwycięstwo dla Eudeku, ale w końcówce, jakaś tam bramka dla sobolewu padła. I, i mamy to co mamy. Nie jestem jakoś wielce zaskoczony tą sytuacją. Chyba typowałem 2 do 2 w ostatnim odcinku. No i na ile ta gra wygląda, no to po prostu takie są wyniki i nic tutaj nie wskuramy, nie poradzimy i nie, nie będziemy mądrzejsi, że tak powiem, od, od tabeli i od tego, co pokazują liczby. No i tyle chyba w tym temacie. Ekspresowo przejdźmy może do Innych spotkań w tej kolejce. ULK jest Gołąbek Jastrząb, że pewne zwycięstwo, Gołąbka i nie ma co się łudzić. Ta drużyna będzie się biła w tym sezonie o nic, być może nic nieznaczące, ale dla tej ekipy pewnie dużo znaczące. Trzecie miejsce. I flachę stawiam temu, kto się spodziewał tego, że Gołąbek kolejny sezon tak będzie poziom trzymał i taki pułap w tabeli wyłapie kręgówki. I tak sobie z rozrzewnieniem wspominam gdzieś te czasy. Jakieś nawet tweety pamiętam na Twitterze, że Łosice po tym jak wygrały wówczas w pierwszej kolejce z Watrą Mrozy, w pierwszej kolejce debiutanckiego sezonu w Okręgówce i Gołąbek jak wygrywał wtedy chyba z Wilgą Miastków, to gdzieś widziałem takie tweety, że e, to na fali entuzjazmu takie ekipki sobie wygrały, a tutaj... No, jesteśmy drugi sezon praktycznie od tamtych wydarzeń, i gdzieś ten gołąbek się na górze trzyma, więc to nie były nowe ekipki, tylko myślę, że to były, no, tak naprawdę prezentacja nowych sił wtedy w Okręgówce, a w szczególności tego gołąbka, który naprawdę prezentuje się teraz nieźle i to widać. Wektoras Bułczyńc, Pogoń, Pogoń 2, Siedlce i o tym meczu chciałem powiedzieć o dłużej, bo niezwykle mnie on interesował, no może nie aż tak przesadnie, jak na przykład mecze Dallas Mavericks w tym sezonie w playoffach NBA, ale ale mimo wszystko po NBA, no druga taka moja ulubiona liga chyba I, i cóż, była transmisja z tego spotkania, rzucałem okiem na tę transmisję w miarę w miarę aktywnie i w miarę w miarę zaangażowania na tyle ile mogłem no i cóż Vectra mimo iż przegrała no to nie musi e, ni się, niczego wstydzić tak naprawdę po tym meczu bo pogoń która zrzuciła trzech czy czterech Drlatka, Vincenciak Okusami e, ktoś tam jeszcze chyba z pierwszej drużyny został zrzucony więc no Ci ludzie albo mający minuty w drugiej lidze, albo gdzieś tam blisko, będący i trenujący na co dzień z pierwszą drużyną, no nie robili jako takiej przewagi w okręgówce na tle na tle Wektry, w indywidualnych starciach z Wektrą, a nawet, a nawet można powiedzieć, że fizycznie w jakimś stopniu no przegrali te, tę batalię, bo dwóch zawodników zeszło w ogóle z boiska po starciach z zawodnikami Wektry w tym jeden wrócił do Siedlec ale, ale karetką i do szpitala no i Vectra pokazała, że fizycznie potrafi poprzeczkę postawić wysoko piłkarsko, pogoń wiadomo troszeczkę lepsza, ale spodziewałem się więcej po tej drużynie, spodziewałem się troszeczkę wyższego wyniku Wektra miała jakieś tam szanse, choćby gdzieś tam uderzenie z pół dystansu. Pawła Klewka, ale nie ma się no, totalnie czego wstydzić po tym meczu. I nawet ta sytuacja, w której pierwszy raz od wielu spotkań w ogóle przegrywali, no, jakoś nie zrobiła na nich większego wrażenia. Widać, że to drużyna sztywna, doświadczona i gotowa, gotowa o to, by o tę piątą ligę się bić. Już po tym meczu wiem, że. Tylko i wyłącznie chyba w barażu. Prawdopodobnie z okręgówką płocką w postaci delty słupno. No i czekamy na ten baraż, czekamy na to starcie i, i będzie to starcie myślę, że sporo mówiące o poziomie Siedleckiej Ligi na tle innych w Mazowszu. Bo lepszej drużyny niż Vectra, no chyba nie można wystawić aktualnie. Oprócz pogoni dwójki na reprezentowa do reprezentowania. Tego naszego tutaj piłkarstwa lokalnego śmiesznego, więc więc, więc, więc. meczek taki sobie troszeczkę lepszy poziom okręgówkowy, ale też bez, bez szału, bez wirtuozerii i bez, bez wielkiego aplauzu i gdzieś wysyłania taśmy z tym meczem w świat, ale można było pooglądać, można było się wybrać i całkiem, całkiem spoko kopanie Feniks, Siennica, promnik gończycy 1 do 4. No, ja jestem moi drodzy widzowie w szoku, co ten promnik ostatnio wyczyna. W lidze to jest coś nieprawdopodobnego, bo jak sobie zerkniemy na formę, to to są zwycięstwa o rozmiarach 6-1 z hutnikiem Huta Czechy, 2-4 z, z kolektywem Oleśnica, i teraz 1-4 z promnikiem gończyce. Ja nie wiem, czy tak grający promnik. Nie jest w stanie trzasnąć łosic, kiedy przyjedzie w przedostatniej kolejce, zagrać mecz przyszkolnej. Wszystko może się wydarzyć, I jeszcze zerknę okiem na tabelkę, czy oni, czy oni coś jeszcze mają szansę. Pff. Szansy cały czas sobie to jest 22 punkty na do 26 przy Jabłoniance Jastrząb jest w zasadzie no, w zasięgu ręki i myślę, że tak grając to by Jastrzębia trzasnęli. No no zobaczymy, jeżeli uda się tej drużynie zgończyć, gdzieś molić jakimś cudem utrzymać to będzie jedna z najbardziej niesłychanych historii tego sezonu w okręgówce. Chutnik Huta Czechy, orzeł Unin 2 do 4, no i tutaj Unin, Unin mocno, Unin pokazuje, że nie bez parady jest jedną z rewelacji wiosny, łosice chyba już przeskoczone w tabeli wiosny w takiej sytuacji przez Unin, bezpośrednio chyba w tabeli jeszcze nie, bo bo Łosice zremisowały, jest po 39 i z jakiegoś powodu, chyba powodu bilansu bramkowego, nieco lepsze Głosice są wyżej, ale no niestety nie Gołąbeka Unin będzie drużyną do wewnętrznego powalczenia o jakieś miejsce w tabeli powiedzmy piąte, szóste. Takie życie, niemniej Uninowi gratulujemy. Semrze Czarni Węgrów, no tutaj trzaskanie 3 do 3 i nie wiem co się stało z drużyną z Węgrowa, ale Rąbnięcie trzech bramek dla Żelechowa to, to jest coś dobrego, coś, coś ciekawego jak na tę drużynę, jak na ten sezon. I chylimy czoła w podcaście, cały powiat wie. Jabłonianka, Jabłon na 7 do 2. Dosyć wysokie zwycięstwo jak na Jabłoniankę z kolektywem. Pewnie sobie Jacek Toczyski troszeczkę natrzaskał brameczek. No i nie mam nic za bardzo do dodania, kolektyw gdzieś tam się pogrążający i raczej zmierzający w stronę A-klasy. MKS Małkinia Podlasie, dwa Sokołów Podlaski, no tutaj też okręgówkowa rąbanka, trochę ich było w tej kolejce, 6 do 4. Sporo meczów, na sporo bramek oczywiście. Na meczu po raz kolejny kibice widziałem oprawę zrobili, jak było jakieś piro, na pewno był konkretny doping. No i małkinia obok Unina to są dwie ekipy, które gdzieś tam się obudziły w tej okręgówce na, na wiosnę, a w zasadzie w drugiej części chyba tej wiosny, bo małkinia na początku tak wolno, wolno rozpoczęła te granie. Zaraz sobie zerkniemy, ale, ale. Ale ostatnie trzy mecze są zwycięskie, moi drodzy, w wykonaniu tej drużyny, nie licząc tej porażki z Uninem. No ta bezpośrednia, bezpośrednia porażka 28 kwietnia gdzieś tam może, może owocować tym, że gdzieś będą gorsi od tej drużyny w dwóch meczu. Chociaż jaki tam był wynik w pierwszym? A, pierwszy wygrali 2-0, drugi przegra. A, no to mimo wszystko i tak są w dwóch meczu lepsi, więc... Więc chill out, ale gdzieś tam, gdzieś tam bezpośrednio na wiosnę. Przegrali z tą drużyną, no nie licząc tej porażki wspomnianej z Uninem. To w czterech ostatnich, w pięciu ostatnich meczach cztery zwycięstwa, więc Małkinia idzie do góry, kolejny mecz z Zaliszewem też jest do wygrania dla tej ekipy. I jeszcze kończąc chyba temat okręgówki. O jednym jeszcze meczu nie powiedziałem. Nie, powiedziałem o wszystkich. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę okręgówkę. Także trochę było trzaskania, trochę było brameczek I na koniec jeszcze podsumujmy klasinkę B. Bo tutaj znany i lubiany Eudek dwujeczka wrócił i wygrał z Iskrą Jastrzę... zaręby kościelne. No i pozytywna informacja dla tych chłopaków, bo. Jeżeli sobie spojrzymy na tabelę formy, to też to jest no już mała passa w postaci czterech zwycięstw, moi drodzy, ma ta drużyna. I walka z Luk, z Żaktą może być o te miejsce czwarte. Mam nadzieję naprawdę ciekawa, kiedy już za dwa tygodnie meczy z Żaktą. Nie wiem, czy się nie wybiorę, nie wiem, czy nie obejrzę. Pewnie obejrzę, bo to jest... <gry> Bo to jest 1 czerwca, dzień dziecka, i to jest ten weekend, podczas którego będą się ciekawe rzeczy działy w łosickiej piłce, bo, mm, bo, 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 bo tak na szybko kojarzę. Na pewno Eudek z Żaktą 2, chyba jedynka zagra w okręgówce z Jastrzębiem Żeliszew, ale przede wszystkim będzie trening marzeń z legendą 30 maja, więc dużo dużo będzie się działo pod koniec maja i na początku czerwca i ten mecz z żak to jest w ramach tychże wydarzeń prześledźmy a może tak jeszcze wspomnę że dwie bramki strzelił Damian Podstawka i jedną strzelił Marcin Marcin Marszałek oczywiście i widziałem te brameczki dzięki uprzejmości, Mari, może je nawet dorzucę tutaj do tego podcastu, żebyście zerknęli no i stracona bramka po braku krycia, totalnym, absolutnym no jak na standardy B-klasowe, jak widać to się zdarza i, i tak się właśnie gra jutrzenka cegłów, błękitni stoczek, 4 do 8 12 bramek w jednym meczu to robi robotę i dlaczegoś takiego warto na B-klasy chodzić Zorza Sternen, GKS Andrzejewą. Wow! Wow, 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 remis tutaj padł. Więc Andrzejewo mocne, Andrzejewo sztywne i nie dało się pokonać. Sterdyni. Dla Zorzy jest to dopiero trzeci mecz, w którym stracili jakiekolwiek punkty, bo raz przegrali i dwa remisy, w tym właśnie ten z Andrzejewem, więc więc, więc, więc. Z jednej strony. Amazonka, no bardziej by się cieszyła ze zwycięstwa Sterdyni. No ale, ale dla Andrzejewa to jest w zasadzie ten punkt praktycznie chyba biletem do wyższej klasy rozgrywkowej. Bo już trudno mi się sobie wyobrażać, żeby zorzą Sterdyń remisując na wyjeździe no z kimś zgubić punkty. Amazonka wiśnie w 4-0 tęcza Korczew. Do przewidzenia i do oszacowania ten wynik Sem po gąsiedlce wygra łooo wow! jakie wyniory w tej b -klasie, no jest ona ciekawsza niż okręgówka moim zdaniem wiosną i sem wrócił na zacne 11 miejsce w b -klasie. jestem w szoku ludzie kochani jaka tu się batalia toczy więc jeszcze tęcza nie może być pewna tego że nie zostanie najgorszą drużyną w regionie siedleckim. No jestem w szoku i, i, i cóż, yy, pauzowała Żakta i yy, To tyle w tym odcinku, a może nie, może jeszcze coś chciałem powiedzieć. Dzisiaj udało mi się nagrać fajną rozmowę. Następny odcinek podcastu to będzie wywiad. Wywiad zapowiadający epicką dynastię pod tytułem Gołąbek łosice bo już mecz z Gołąbkiem zapasem udało mi się namówić do rozmowy Michała Kruszewskiego, kapitana Gołąbka. Pogadaliśmy sobie dzisiaj troszeczkę, materiał ma trochę ponad pół godziny i naprawdę jest fajny, więc zachęcam. Postaram się wrzucić to jutro, w środę 22 maja. No i taka jest moja zapowiedź. Czekajcie na ten odcinek, bo będzie grubo, będzie fajnie i będzie ciekawie. Z Michałem pogadaliśmy o gołąbku, o okręgówce o, o i oczywiście o zbliżającym się meczu w Łosicach. Także to tyle na dziś. Żegnam i do usłyszenia. Do usłyszenia jutro, być może jeszcze w piątek, będzie mi się chciało pogadać, zobaczymy. No i to tyle, czy gry Banglau. Trzymaj ta się. Jeżeli podoba Ci się moja robota, możesz zachęcić mnie do dalszego działania, stawiając symboliczną kawkę w serwisie bajkof.tù. Nie obrażę się, jak zasubskrybujesz mnie na YouTube bądź Spotify i będziesz obserwował moje społecznościówki. Dzięki.